Witam w kolejnym odcinku Gurgo Recenzji. No, zatem tak, to niebieskie to ekran telewizora i tak się składa, że nie mam tego nagrywacza, więc na potrzeby tego odcinka muszę kamerą kręcić, więc przepraszam z całego serca, ale będzie widać co robię. Tak, więc w tym odcinku chciałbym z Gurgo recenzować, podrącimy, ale to jakieś syfy. Tak, chciałbym z Gurgo recenzować grę. Grę na konsolę SNES, Super Nintendo. Tak, to jest Dr. Mario i Tetris. Tutaj są dwie gry w jednym. Tak, wybieramy tryb. Są trzy tryby. Większy mecz to jest... No, mieszanka tych dwóch, że raz się gra w to, raz to, a potem znowu w to, ale inaczej. Tak, pokażę jak graficznie wygląda Tetris. Wiadomo, pomyliłem przyciski. Nie, nie chcę tam grać i na komputer zagram. Tak, easy, najprostszy poziom. O, zobaczymy jak sobie poradzę. Muzyka. Drugą wybiorę. I typ A. Bez żadnych parytetów. Znaczy, co ja gadam, tych handicapów. Tak, widzicie, gram, tylko jedną rundę zagram, potem zmieniam grę na doktora Mario. Zobaczymy, czy wygram. Widzicie, stawiam kloce. Trochę to jest nieperfekcyjne, co je robi. Aha, jestem po tej stronie, gdzie jest niebieskie. Wróg. Patrzcie. Teraz to zrobię. Czy wygląd tą rundę z wrogiem najniższego poziomu? Czy umiem stawiać dobrze kloce? Zobaczycie. O tak. Zaraz mu walnę. Zobaczycie obrażenia. Jakie on odniesie. Chciałem szybciej go pokonać, żeby szybciej przejść do recenzji doktora Mario, jak wygląda. No, zasadnie tłumaczyłem, bo każdy mi grać się tych. Zobaczcie, po jego stronie zaraz walnę klocami. Mi też walną klocami. Stawianie klocami. Zaraz walnij mi klocami. Nie walnij mi klocami. Tak stawię. Kurczę, zła sytuacja. Ach, zaprzepaściłem szansę, ale musiałem to zrobić. Kto wygrywa? Ja wkrótce obejmę przewagę, bo patrzcie się. O, to będzie super. No, jestem coraz lepszy. 3 minuty już kręcę recenzję, nie tak długo. To będzie długa recenzja. Zaraz. Pokonam go. Nie! Zło się stało. To ma przewagę. Ciężko powiedzieć. No, szybciej chcę drugą grę kręcić. Przegrywam! Ale nie dam się łatwo, będę walczył do końca. Patrzcie, inteligentne ostatnie ruchy. O tak! Tak! Przeżyłem. Teraz wstawię to pod tego. Pod tego to wstawię, czerwonego. Tak, walczę, dochodzę do wyniku. Chociaż tego drugiego mam, ale to... Kiedy przegram? To jest kwestia, kiedy... Nie, niekoniecznie przegram, ale może... Patrzcie, nie poddaję się tak łatwo. To będzie długa Gurgo recenzja.
Powinien nazwać to Let's Playem. Bo patrzycie się jak brama, nie opisuje gry. A to Disa już każdy zna. Doktora Mario, duża część. I oto moja klęska. Tak, zmieniam grę. Restart. Teraz sprawdzimy Doktora Mario. W Doktorze Mario będę lepszy. To jest mieszany mecz. Już mówiłem. No, jest runda tego, jest runda tamtego i potem... No, można też konfigurować. Proszę na zmianę to i to, więc tamtego książka powinniśmy recenzować. Zobaczymy, jak sobie poradzę z kompem tym razem. Easy. Zerowy poziom... No... gorączka czy... Gorączka. Najbardziej klasyczne. Teraz ja wygram. Patrzcie, tutaj ja mam skilla. No, on już dogania mnie, ale wystarczy tylko, że innego klocka postawię i wygram! Wygrałem! Patrzcie! Teraz żółtego odpowiednio ustawić. I czerwony. Nie, bo spadł. Miał być inteligentny. Jeszcze tylko jeden czerwony nam obu został. Tak, ja jestem sprytniejszy od komputera. Wygrałem! 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 Ostatnia runda, może będę lepszy, najlepszy. Jestem podniecony tam grą. Ostatnia runda! Cię przyciąga Gurgo recenzja. Będę ją musiał pociąć. I chyba jest pocięta. Niebieski, niebieski. Niebieski, niebieski. Jej! Już! Tak, więc na tym chciałbym skończyć moje Gurgo recenzowanie. Grę oceniam pozytywnie. Znaczy, nadaje się, jeżeli chcesz zagrać przyjacielem jakąś grę logiczną, bo są dwie bardzo fajne, nasze takie klockowe. I Doktor Mario i Tetris, więc to fajna paczka takiej 16-bitowej grafice. To jest gra, to jest gra. To jest sam kartridż z grą. Jest ciemno, nie widzicie. Ale tak wygląda. No nic, Gurgi pozdrawia i dziękuję za umożliwienie mu z Gurgo recenzowania czegoś. Do widzenia. Mario się cieszy dla mnie. Dla mnie, bo ja wygrałem. Pa, pa.